co się z nim teraz dzieje i komentarze, które otaczają jego osobę dzisiaj? Wiesz co, ja ogólnie tak poza kamerami to tam do Wardęgi, no nie mogę nic mieć, oprócz tego, że jest niespełnionym panem policjantem, tak jak zawsze mówiłam. Ale on taki jest i po prostu ja się odcinam od jakichś tam youtuberów, śledzenia tego i w ogóle. No ale chcąc, nie chcąc, wszyscy teraz widzimy, co się dzieje w sieci. Jest bardzo głośno, nie chcę tutaj wypowiadać tej afery, ale no po prostu to jest straszne. Jestem mamą, mam córkę i nie wyobrażam sobie, żeby moją córkę dotknęły takie rzeczy. Ja nikogo nie osądzam oczywiście, bo sąd jest od tego, ale no coraz więcej wszystkiego wychodzi na jaw.